W większości nowotworów stosujemy teraz leczenie wielodyscyplinarne. Mówimy wielodyscyplinarne, bo najczęściej w takim zespole lekarzy, którzy zajmują się leczeniem, jest chirurg, jest radioterapeuta, onkolog i chemioterapeuta czy onkolog kliniczny. Czyli w wielu nowotworach w tej chwili łączymy właśnie metody wycinania choroby, napromieniania i dawania jakiegoś leczenia systemowego, chemioterapii czy immunoterapii. Tak też ma się sprawa z rakiem pęcherza moczowego. Czyli klasycznie lekarzem, który rozpoznaje ten nowotwór, rak pęcherza moczowego, jest urolog, który wykonuje zabieg diagnostyczny, przez cewkową pobiera wycinki i wtedy rozpoznajemy, czy jest ten nowotwór, czy nie. Jeżeli jest to leczenie jeżeli jest to choroba ograniczona do narządu, możemy ten nowotwór w dalszym ciągu wycinać i również robi to chirurg, czyli urolog. Do takich zabiegów często dokładamy chemioterapię, czyli jest współpraca lekarza onkologa klinicznego i urologa. A jeżeli nie jesteśmy w stanie wyciąć takiego pęcherza moczowego, albo pacjent nie życzy sobie usuwać tego pęcherza, zapraszamy do naszego zespołu lekarza, onkologa, radioterapeutę, który planuje napromienianie takiego pęcherza moczowego, i też do takiego leczenia często dokładamy zabieg operacyjny poprzedzający taką, taką radioterapię. Ale też często dajemy jednocześnie chemioradioterapię, czyli pacjent raz w tygodniu na przykład przychodzi na wlewkę z chemioterapii i przez pozostałe dni przychodzi codziennie na naświetlanie. E, także e, rak pęcherza moczowego często jest właśnie e, nowotworem, który leczy trzech specjalistów, a najczęściej przynajmniej dwóch. I jest to jakby wskazane, wtedy mamy najlepsze wyniki leczenia. Także ta współpraca, też tak jak w przypadku innych nowotworów, jest tutaj bardzo ważna, żeby pacjent płynnie jakby miał szansę skorzystania zarówno z leczenia operacyjnego, systemowego czy radioterapii.